Clenbuterol, środek wysokiego ryzyka stosowany przeważnie w celu redukcji tkanki tłuszczowej i ma działanie antykataboliczne, u osób podatnych lub z niewykrytymi wadami serca jest bardzo niebezpieczny. Jest nadużywany przez sportowców na całym świecie, od boksu, kolarstwa po piłkę nożną czy pływanie. Bez wątpienia jest to również najczęściej nadużywany środek wśród kobiet zajmujących się pracą nad własną sylwetką. Jest wręcz przedawkowywany w celu odchudzania się oraz często stosowany przez różnych celebrytów. Choć warto dodać, że ostatnimi czasy w popularności zastąpił go Ozempic, acetyl GLP-1, semaglutyd i tego typu leki. I tak naprawdę mimo tego, że żaden lek bez wskazań medycznych nie może być w 100% bezpiecznych, to uwierz mi, że GLP to cukiereczek w porównaniu do środków typu clenbuterol. Zanim przejdziemy do materiału, zostaw koniecznie suba i łapkę w górę, a my lecimy z tematem. Jakie ma działanie klen, jakie ma zastosowanie w sporcie, w tym materiale omówimy sobie cały ten temat. Oczywiście nie zabraknie też informacji dotyczących skutków ubocznych tego środka, ponieważ są one naprawdę ogromne i w wielu przypadkach niebezpieczne. Clenbuterol został opatentowany w 1937 roku i wszedł na rzeczywisty rynek medyczny w 1977. Powstał on jako lek na astmę u ludzi i działa na receptory beta-2 adrenergiczne w mięśniach gładkich dróg oddechowych. Powoduje on rozkurcz i ułatwia oddychanie i w związku z tym był stosowany jako lek rozszerzający oskrzela. Jego użycie w medycynie obejmowało m.in. leczenie astmy, bo clenbuterol pomagał w rozszerzaniu oskrzeli, co ułatwiało oddychanie pacjentom z astmą, stosowany również w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz innych schorzeń układu oddechowego. Po pewnym czasie zakazano tego środka do stosowania przez ludzi, choć dalej istniały przypadki osób, które używały klenu i go przedawkowywały lub po prostu przy takiej niewielkiej dawce trafiały po prostu do szpitala. Na ten moment nie jest to lek na receptę, jest dostępny głównie z labów undergroundowych, czyli nieaptecznych, produkowanych w podziemiu i to niesie za sobą drugi problem, jakim jest to, że nie wiemy jaka dawka może być w środku, bo może być napisane, że jest tam 40 mikrogramów, a będzie załóżmy 70-80, bo jeżeli nie będzie przesypane, no to po prostu weźmiemy mniej, ale jeżeli odmierzymy sobie dawkę 40, a tam będzie 70, no to po prostu będzie tego za dużo. Klen jako substancja jest bardzo podobny w strukturze do epinefryny, adrenaliny czy chociażby salbutamolu. Klen jest znacznie mocniejszy i dłużej działający w porównaniu do takiego salbutamolu. Salbutamol na ten przykład ma okres półtrwania około 5 godzin, tymczasem klen nawet do 35. To powoduje, że biorąc klen codziennie, każda kolejna dawka będzie nachodzić na siebie, co będzie powodować wzrost stężenia, a ten nawet u osoby zdrowej może wywołać niepożądane reakcje. Klen rozkurcza i łagodzi mięśnie gładkie podczas ataku astmy i ma działanie termogeniczne, co oznacza, że podwyższa temperaturę ciała. To w przypadku redukcji jest pomocne, bo im wyższa temperatura, tym wyższe spalanie tkanki tłuszczowej, natomiast niekontrolowany wzrost temperatury może być zagrażający dla zdrowia, a nawet życia. Dlatego proszę Cię o to, aby nie słuchać kolegów. To, że na kogoś dana dawka zadziałała dobrze, nie wywołała żadnych skutków ubocznych, nie oznacza, że u Ciebie też nie wywoła. Bo akurat klen, nawet w niewielkiej dawce może, ale nie musi, zrobić spustoszenie z układu krwionośnego, szczególnie jeżeli masz do tego predyspozycję, a o tym na przykład nie wiesz. Klen działa w ośrodkowym układzie nerwowym oraz stymuluje termogeniczną regulację podwzgórza, co podnosi temperaturę ciała i przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej. Działa również bezpośrednio w tkance tłuszczowej w całym ciele, zwiększając spalanie wolnych kwasów tłuszczowych i ich uwalnianie, pomagając spalać komórki tłuszczowe. Anaboliczny mechanizm działania jest dyskusyjny, chociaż uważam, że jest prawdziwy, choć może to być związane z wizualnym aspektem wyglądu mięśni, który podczas redukcji może dawać wrażenie większych, bardziej objętościowych mięśni, a jeżeli chodzi o cechy klenu, które mogą wydawać się zachęcające dla osób, które pragną szybkiej redukcji, przeważają często one nad zdrowym rozsądkiem i bardzo często ludzie ci nie zdają sobie sprawy z efektów ubocznych tego środka. Osobiście spotkałem w swojej karierze jako trener kilku podopiecznych, którzy na własną rękę brali klen lub wcześniejszy trener im po prostu to zalecił i objawy były naprawdę niepokojące, mimo tego, że w konsekwencji nic im się nie stało, żaden z nich w szpitalu nie wylądował, to wiele objawów wskazywało na to, że było to po prostu dosyć niebezpieczne. Chodzi mi tutaj o te reakcje. Mówię tutaj na przykład o pulsie sięgającym nawet 180 uderzeń na minutę, czy zawroty głowy, takie uczucia lekkiego omdlenia, które mogą świadczyć o wypłukaniu m.in. potasu. Wiadomo, że na redukcji stosowanie klenu pomaga spalać tłuszcz, bo to nie ma wątpliwości, ale czy buduje mięśnie? Jest bardzo często używany z innymi środkami anabolicznymi, jednak myślę, że mimo pewnego potencjału antykatabolicznego nie zauważymy większej różnicy, jeżeli chodzi o zachowanie masy mięśniowej, aniżeli podczas redukcji na samych anabolikach bez clenbuterolu. A budowanie mięśni na klenie to absurd, nawet gdyby było to skuteczne. Klen oczywiście poprawia wydolność oddechową, co może być korzystne dla sportowców uprawiających dyscypliny wytrzymałościowe, takie jak kolarstwo, sporty walki. Jednak na ten moment niewielu sportowców wytrzymałościowych używa klena, ponieważ jest to ciężki, mocny środek, a mamy na rynku alternatywy, które dają podobne efekty, a skutków ubocznych w porównaniu do klena nie mają żadnych. Jakie są zatem skutki uboczne clenbuterolu? Wycofanie tego leku jest absolutnie związane ze skutkami ubocznymi. Najważniejszym skutkiem ubocznym będzie tętno i ten lek nawet w małej początkowej dawce znacznie podwyższy tętno. Przypadki o tętnach powyżej 150-160 uderzeń na
minutę czy palpitacjach serca, po których ci ludzie lądowali na izbie przyjąć, to wręcz norma na tym środku. Kiedyś była nawet taka historia z Malay Tigerem, czyli taką firmą undergroundową, która produkowała klenbuterol i nie wiem, czy tam było coś przesypane na maksa, czy jakiś inny środek, czy jakiś inny miks, ale ludzie po prostu po tym umierali. Przypadki, o których się na co dzień nie słyszy, a się zdarzają na tym środku, to ludzie, którzy wpadali w migotanie przedsionków, a to jest zagrażające życiu nawet u młodych osób, które po prostu są zdrowe i normalnie nie mają migotania. Niektóre osoby, które musiały trafić do szpitala z powodu na te skutki uboczne, do dnia dzisiejszego muszą być na lekach kontrolujących tętno, czy chociażby takich, które działają przeciwzakrzepowo. Klen bez dwóch zdań może zostawiać nieodwracalne zmiany, a warto zdać sobie sprawę, że nawet klen nie jest magiczną pigułką i jeżeli nie będziesz w deficycie energetycznym, to nawet na nim nie zredukujesz. Na klenie bardzo często ludziom trzęsą się ręce i bez wątpienia środek ten powoduje palpitacje i drżenie całego ciała. Jest to agonista beta-adrenergiczny, więc będzie działał jak epinefryna czy adrenalina. Może to dawać uczucie zagrożenia, niepokoju, takiej reakcji walcz bądź uciekaj. Takie coś, jakbyś był w silnym stresie. Na środku tym możesz po prostu się trząść cały. Twój głos będzie się trząsł, bez wątpienia wystąpią nudności. Dodatkowo powoduje zaburzenia elektrolitowe, które również są bardzo poważnym aspektem. Często może wystąpić obniżenie poziomu potasu. Czasem można zauważyć to na scenie kulturystycznej, gdy zawodnik się przewraca. Ludzie mogą omdlewać z powodu niskiego poziomu potasu. A to wpływa na układ sercowo-naczyniowy bardzo, ale to bardzo negatywnie. Klen wpływa bezpośrednio na ośrodkowy układ nerwowy i ma długi okres półtrwania, stąd może powodować bezsenność i nerwowość, a osoby, które mają zaburzenia lękowe lub jakiekolwiek inne zaburzenia, mogą poza fizycznym pogorszeniem swojego stanu zdrowia, mogą odczuć skrajne pogorszenie psychiczne, ponieważ nawet zdrowy człowiek może się mocno wystraszyć na tym środku. Dlatego osoba, która leczy się psychiatrycznie, na tym środku może pogorszyć swoje objawy i zwiększyć je na potęgę. Ludzie z klenem zaczynają od małych dawek i powoli zwiększają, mają z reguły okresy w dni, które biorą i w dni, które nie biorą. Choć moim zdaniem to nie jest optymalne, bo jak mówiłem wcześniej, klen ma długi okres półtrwania i to, że nie bierzesz sobota, niedziela, nie oznacza, że ten lek dalej nie utrzymuje się w organizmie. Dlaczego ludzie stosują przerwę od klenbuterolu? Ponieważ na tym środku dochodzi do szybkiej tolerancji i to czasem bywa zgubne, ponieważ po paru dniach możemy odczuwać mniejsze skutki uboczne, możemy nie odczuwać takiego drżenia rąk, wysokiego tętna i będziemy po prostu tą dawkę zwiększać, bo będziemy uważać, że ona już na nas tak nie działa. A to, że organizm nie odczuwa aż tak skutków ubocznych fizycznych, że one są trochę słabsze, nie oznacza, że ten środek w tej dawce dalej nie obciąża w skrajny sposób naszego serca. Takie coś może po prostu skończyć się źle i często tak się dzieje. Niektórzy zwiększają dawkę z czasem, a inni wrzucają leki przeciwhistaminowe, aby regulować receptory i teoretycznie, żeby znów klen na nich działał. Pamiętaj, że jeśli masz niestabilną blaszkę w swojej tętnicy, jakieś inne problemy z sercem, prawdopodobnie nawet nie badałeś echa serca, to nie bierz się za taki środek, ponieważ może on być dla ciebie bardzo niebezpieczny. Oczywiście nie jest to szansa stuprocentowa, ale każde ryzyko nie jest warte tego, aby po prostu zredukować, a bez klenbuterolu też możesz to zrobić. Jest sporo osób, które brały spalacze typu klen i bardzo tego żałują, dlatego dwa razy się zastanów, gdy trener poleci ci taki środek. Zdrowie jest najważniejsze, dlatego mam nadzieję, że choć jedną osobę tym filmikiem odciągnąłem od pomysłu, aby wrzucać klenbuterol.